Gmina Kozienice oraz Mazovia Team zapraszają na 63 międzynarodowy wyścig kolarski dookoła Mazowsza, którego finał odbędzie się w Kozienicach. Wyścig rozpocznie się w środę 15 lipca w Teresinie. W kolejnych dniach kolarze będą startować w Warszawie oraz w Grudzisku Mazowieckim. Czterodniowa impreza zakończy się w sobotę 18 lipca w naszym mieście i właśnie w Kozienicach poznamy zwycięzcę tegorocznego wyścigu. Tego dnia odbędą się również zawody dla amatorów. Wyścig kolarski Mazowia Masters 2, mini Mazowia dla młodzieży oraz Mistrzostwa Gminy Kozienice start i meta zlokalizowane są na ulicy Legionów. A oto szczegółowy plan tego, co będzie działo się w naszym mieście. Jako pierwsi na trasę wyścigu wyruszą amatorzy, uczestnicy Mini Mazowi, Mazowie Masters i Mistrzostw Gminy Kozienice. Ich start zaplanowano na 10.45. Zawodnicy startujący w Mini Mazowie i Mistrzostwach Gminy mają do pokonania 31 km, kolarze startujący w Mazowie Masters 63. Ceremonia wręczenia nagród dla najlepszych rozpocznie się około 13.30. Po amatorach na trasę wyruszą zawodowcy. I tak na dwunastą zaplanowano zbiórkę zawodników przy ulicy Legionów 4, dwadzieścia prezentacja ekip, 12.55 start honorowy, trzynasta start ostry ulica Piastowska na Aleksandrówce ceremonia zakończenia wyścigu planowana jest między 17 a 17.40. Etap Kozienice-Kozienice to pięć pętli o długości ponad 30 km każda. W sumie kolarze mają do pokonania trasę liczącą 165 km. Zawodnicy przejadą przez Stanisławice, Działki Brzuskie, Stanisławów, Ursynów, Brzuza, Sewerynów, Nowy Łuczynów i wrócą do Kozienic. Ostatnie kilometry wiodą przez ulicę Hartową, Głowaczowską, Sportową, Warszawską z metą na Legionów. Szczegółowo program i mapy z trasą przejazdu zainteresowani znajdą na stronie www.mazowiatim.pl